Obol z rocznika 1546. Najniższy nominał wśród monet emitowanych w czasach Polski Królewskiej. Malutka moneta, wykonana w słabym srebrze, więc tutaj ten ładny stan zachowania, proszę Państwa, naprawdę cieszy, gdyż widzimy, jak ładnie zachowało się srebrzenie na powierzchni tejże monety. Z jednej strony monogram królewski, z drugiej strony kolumny Giedymina w tarczy. Po bokach data, lekkie zabrudzenia w zakamarkach, sporo połysku. Pierwszy rocznik oboli Zygmunta II Augusta i moneta warta uwagi. Numer 204, aukcja 12, stan według naszej oceny 2 minus, cena wywoławcza 400 zł.